Jakże miło powitać Państwa. Mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. Dzisiaj gra Tottenham przeciwko Milanowi. A oto ustawienie Tottenhamu na dzisiejszy mecz. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie osamotniony. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Zagrają wariant... No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Christian Eriksen. No i mamy stratę piłki. Jest pressing ze strony rywali. Rodriguez. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Jan Vertonghen. Moussa Dembele. Odzyskali piłkę w środku pola. Giacomo Bonaventura. Gonzalo Higuain. Granie w wysokim presji. Uderza! Piłka w rękach bramkarza. Strata. Co zrobi przeciwnik? Minson. No, trwa oblężenie bramki rywala. Christian Eriksen! Rzut rożny dla Tottenhamu. Z rzutu rożnego w pole karne. Piłka wybita z pola karnego. Ależ petarda! Znowu mają rzut rożny. Do grania piłki z rzutu rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Christian Eriksen. Christian Eriksen! Kane. Eriksen. Dele. Czy będzie prowadzenie? Tak! Jest upragnione prowadzenie! Wspaniale to zrobił! Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. Dele Alli błysnął techniką, pokonał bramkarza. Ten młody chłopak niesamowicie dużo potrafi, znów nam to pokazał. Gra wznowiona przez przeciwników Tottenhamu. Będą teraz pewnie szukali bramki wyrównującej. Suso. Milan ruszył wzdłuż linii bocznej z przodu sporo wolnego miejsca. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Harry Kane. Minson. Kane. Christian Eriksen. Tottenham będzie mieć rzut z autu. Trippier. Dele Alli teraz. Dembele. Kane. Son. Harry Kane strzela! Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokaz... Alli. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Ależ on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu.
No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Tottenham Hotspur goal! Number 20, Dele Alli. Suso. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Bonaventura. Piłka dograna na bliższy słupek. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. I teraz przy piłce Milan. Gonzalo Higuain. Higuain! Higuain strzela i umieszcza piłkę w siatce. Naprawdę fantastycznie mu to wyszło. Taki jest futbol. Trzeba wykorzystywać nadarzające się okazje. Rzeczywiście, Darku, rywale zdecydowanie przeważali, ale to oni zdobywają bramkę. Spójrzmy na to z innego kąta. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Eriksen. Rodriguez. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Dobrze antycypował intencje podającego i mają... Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Dyer. Harry Kane, Ali, Bonaventura. Dobrze pomyślane, ale niedokładne zagranie. Przejmie to bramkarz. I gwizdek sędziego. Rywale Milanu będą mieli rzut wolny. Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Tottenham atakuje. Ali znalazł miejsce. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Dele. Ali znalazł miejsce. Dogrywa nieco za siebie. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Jest czym się delektować podczas powtórki tego gola. Ależ wspaniale przymierzył. Bramkarz bez szans. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Alessio Romagnoli, Giacomo Bonaventura. Strata, co zrobi przeciwnik? Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Gonzalo Higuain. Higuain! Fantastycznie broni bramkarz. W takiej sytuacji naprawdę wymagało to wielkiego kunsztu. Brawo! Rzut rożnego dośrodkowuje Bonaventura. Lucas Bilia. No, z tego miejsca można strzelać. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Milan ma teraz piłkę. Musacchio. Giacomo Bonaventura. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Uderzenie? No, takim strzałem. 3-1 to rezultat po Eriksen. Drugą połowę spotkania zaczyna Milan.
Wymieniają piłkę między sobą. Chyba będzie wrzucał. Wybijają piłkę. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Dele Alli. Son. Dele. Może uderzać na bramkę. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Lucas Biglia. Musacchio. Giacomo Bonaventura. Gonzalo Higuain. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Minson. Harry Kane. W ostatniej chwili przejęli. Milan ruszył wzdłuż linii bocznej. Z przodu sporo wolnego miejsca. Jest dośrodkowanie. Jest tam Higuain. Oddalają grę od strefy obronnej. Lucas Biglia. Mocny punkt zespołu w ostatnich meczach. Rzeczywiście w ostatnim czasie nie zawodzi. Bonaventura. Dobrze pomyślane, ale niedokładne zagranie. Przejmie to bramkarz. No i kolejne jego dobre podanie. Ryzykowna, ale udana interwencja. Naciera Tottenham. Dele. Opłacił się pressing. Piłka przekroczyła linię boczną boiska. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Giacomo Bonaventura. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Gonzalo Higuain. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Harry Kane. Musa Dembele. Minson. Dele. Ależ akcja. Dyer. Aj, bardzo niecelnie teraz. Udana interwencja bramkarza. Trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Harry Kane. Dele. Aj, strzał! Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Jest szansa na kontratak. Sytuacja wciąż groźna. Jest dośrodkowanie. Jest tam Higuain. Udana interwencja bramkarza po strzale głową. Pisał się na medal. Obronił to niełatwe uderzenie. Ma możliwość dośrodkować. Suso! Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Tottenham atakuje. Ładnie grają, taka klepka, więc... Ali znalazł miejsce. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Tottenham przejmuje piłkę. Christian Eriksen. Dembele. Czekają przed własnym polem karnym na atak przeciwnika. Harry Kane.
Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Gonzalo Higuain. Wrzucać z autu będzie zawodnik Milanu. Zmiana w Tottenhamie. Borini. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Dobrze, do przodu. Zostało tylko 7 minut plus to, co doliczy sędzia. Lukas. Minson. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Ali. Lukas. Christian Eriksen. Udało się, czy będzie gol? Kane! Jest gol dla Tottenhamu! Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Spójrzmy na to z innego kąta. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Wznowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Bonaventura. Lucas Bilia. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Minson. Lucas. Blisko już do bramki. Kane. Harry Kane strzela! Jakimś cudem to obroni. Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Koniec spotkania i sukces. Eriksen.